Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, zasłużony remis, z mojej perspektywy zasłużony remis. Mieliśmy pod kontrolą do straconej bramki ten mecz i tutaj do 40 minuty zasłużenie wygrałby GKS Jastrzębie, natomiast prosty błąd zadecydował o tym, kolejny niestety indywidualny błąd zadecydował o tym, że tracimy bramkę i w tym momencie rozpędziliśmy skrę i jeżeli chodzi o sytuację w drugiej połowie, oceniam je na remis, bo mieliśmy swoje okazje, miała swoje okazje skra. Także z przebiegu dzisiejszego meczu remis jest sprawiedliwym rezultatem. Jeżeli chodzi o, przede wszystkim chciałem pogratulować Kubie i Iskrze Częstochowa utrzymania. Wykonali świetną pracę i gratulacje dla nich. Jeżeli chodzi o takie bardzo krótkie podsumowanie rundy, myślę, że realnie stać nas było na 6-8 punktów więcej. Mieliśmy taki moment, w którym straciliśmy nadzieję na utrzymanie i ta nadzieja nas zabiła. Moim zdaniem przegraliśmy 3 mecze walkowerem, oczywiście w cudzysłowie. To mentalne podejście zawodników już w tych meczach, kiedy straciliśmy nadzieję, było ciężko było to pozbierać i te mecze oddaliśmy przeciwnikom w bardzo łatwy sposób. Nie musieli się naprawdę sporo natrudzić, żeby nas pokonać. Natomiast do momentu, kiedy to utrzymanie jeszcze było w jakimkolwiek zasięgu, ten zespół prezentował się na miarę swoich możliwości. Te realne 6-8 punktów z perspektywy czasu i tak nie dałoby utrzymania, ponieważ wiemy, jaki rezultat punktowy dawał go. Natomiast życzę tym zawodnikom, którzy odejdą po sezonie, żeby znaleźli się w dobrych klubach i żeby rozwijali się jako zawodnicy, żeby robili krok po kroku, krok do przodu. I ta drużyna na pewno na dzień dzisiejszy, ja mówię o całości kadry, na pewno przestaje istnieć, natomiast nie przestaje istnieć po spadku GKS Jastrzębie i to jest najważniejsze, żeby się dobrze przygotować do sezonu drugiej ligi. Ta druga liga jest trochę inną ligą, ale jest bardzo wymagająca i tutaj najważniejsza rzecz, żeby się do niej dobrze przygotować od strony klubu, od strony później już przygotowania takiego czysto szkoleniowego. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Mamy kilka pytań zadanych przez system akredytowy. Mariusz Rajek z Przeglądu Sportowego pyta, czy planuje trener zostać w Jastrzębiu i budować tę drużynę drugą ligę i jeśli tak, to czy już trener konkretnie wie, z kim się, z jakimi zawodnikami się rozstaje? Nie podajemy na dzień dzisiejszy nazwisk. Kilku zawodnikom kończą się kontrakty i na pewno będziemy rozmawiać, jakoby będą odpowiednie osoby z klubu rozmawiały z tymi zawodnikami. Wstępne rozmowy oczywiście z osobami odpowiedzialnymi za to mieliśmy. Natomiast decyzje będą zapadały w najbliższym czasie. Dobrze, dziękuję trenerze. Przeczytam trenerowi jeszcze drugie pytanie. W związku z tym, że spadek był już wiadomo od dłuższego czasu, czy to jest duży problem dla klubu, że jednak spada do drugiej ligi? Wiadomo, że to są mniejsze środki finansowe, także zainteresowanie, czy to będzie... To nie jest pytanie do mnie, ja jestem trenerem tego zespołu i to jest pytanie do władz klubu w tym momencie i nie będę odpowiadał na to pytanie. Dobrze, dziękuję trenerze. Czy mają Państwo jakieś pytania do trenera? Czy trener zostawia, bo trener się nie zapytał, nie odpowiedział. Znaczy mam ważny kontrakt i na pewno jeżeli na pewno będziemy rozmawiać na ten temat, jeżeli nie będzie takiej decyzji ze strony klubu, porozmawiamy o budowaniu przyszłości, w przyszłości tego zespołu. Tak jak powiedziałem, mam ważny kontrakt, jeżeli wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy w klubie będą realizowane, to na pewno
bardzo mocno rozważę prowadzenie GKS-u Jastrzębie w przyszłym sezonie. Natomiast jesteśmy po rozmowach z zarządem i to jest bardzo ważne, żeby te rzeczy, o których rozmawiamy, były realizowane. Dzień dobry. Odnośnie meczu, myślę, że dzisiaj krótko. Mecz zakończony remisem, myślę, że sprawiedliwym, aczkolwiek mieliśmy na pewno sytuację Maćka Masa i na to, żeby w drugiej połowie strzelić bramkę i na tą chwilę mogę też powiedzieć, że z oceny wideo bramka Krzyśka Robskiego dla mnie też prawidłowa, chociaż interpretacja VAR-u była taka, że nie można jednoznacznie podjąć decyzję, a że sędzia boczny podjął decyzję o spalonym, no to bramka nie została uznana. Szkoda na pewno, że w drugą stronę się to nie wydarzyło, ale ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę i podziękować piłkarzom za ten cały sezon, bo to trudna była przeprawa przed nami wszystkimi i myślę, że na tę chwilę tak zajęliśmy 13 miejsce, więc mogę pogratulować piłkarzom, pracownikom klubu, prezesom. Kolejność nie ma znaczenia, żeby ktoś się nie przyczepił. Bo to dla wszystkich był wytężony okres pracy sztabowi, bo bardzo dużo pracy włożyli w to, żeby zespół utrzymał się w pierwszej lidze i pracownikom tutaj myślę, że Mosiri Bełchatów też należą się podziękowania, bo byliśmy tutaj dobrze przyjęci, boisko było zawsze dobrze przygotowane. Pozostałe rzeczy też były jak należy, także dziękuję bardzo. 26 meczów zagraliśmy na wyjeździe, plus te w Bełchatowie. To wszystko na pewno nas doświadczyło na przyszłą rundę. Myślę, że musimy na pewno wyciągnąć wnioski z tej rundy, żeby punktować od początku przyszłego sezonu w lidze. Tyle, dziękuję bardzo.